Zapraszamy na Viva PL. Zapraszamy na wywiad. Zapraszamy na Viva, Viva PL. A mama, pani Ula, poza działalnością YouTube'ową, też wykorzystała czas pandemiczny na to, by ciężko pracować do Voice of Poland. Czy ty podglądałaś, Mika? Mamy udział w tym programie. Kibicowaliśmy na maksa. Ja tam się denerwowałam nieraz i bardzo wczuwałam i wiem, ile mama to przeżywała. Naprawdę tyle tych emocji to kosztowało, żeby nie zwariować tam. I bardzo kibicowaliśmy razem z moim partnerem. To jest faktycznie taki trudny projekt, gdzie my jako widzowie widzimy tylko tego pięknie opakowanego cukiereczka na sam koniec, a dla artysty, dla jurorki to jest pewne wyzwanie? Nie tylko wyzwanie, ale olbrzymi stres się krył za tym, dlatego że ja wiem, jaka to jest delikatna materia wokalista i wiem, jak ta młodzież, bo to przede wszystkim młodzi ludzie, podchodzą do tego, że oni się naprawdę bardzo, bardzo denerwują, bardzo to przeżywają. Ja im serdecznie współczuję, po pierwsze, po drugie, bardzo podziwiam za odwagę i tylko chciałabym, żeby oni mieli większy troszeczkę dystans. Ale z drugiej strony chciałam powiedzieć, że ja się bardzo bałam jednego, żeby nie zrobić błędu. Były takie sytuacje, że ktoś zaśpiewał z uczestników, tak widać było, że był zestresowany. I ja nagle powiedziałam, a teraz zaśpiewaj sobie coś tak od serca. Co lubisz. Coś, co kochasz i nie myśl o tym, że ktokolwiek słucha. Zaśpiewaj to tylko dla siebie od serca. I nagle okazało się, że ten uczestnik tak zaśpiewał, że nam buty spadły. Pięknie odkrywałaś, Ulu, uczestników i ich prawdziwe ja. Czy jest w ogóle w tobie taki pomysł, taka chęć, by jeszcze raz wziąć udział w tym programie, czy teraz wykreujesz swoją przyszłość i skupiasz się na zupełnie innych aktywnościach? Nie, gdybym miała jeszcze raz wziąć udział w tym, to już teraz wiem o wiele więcej, jeśli chodzi o tego typu programy i byłabym odważniejsza i miałabym większe zaufanie do siebie.